Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Okienka z Parlamentu. Ja nazywam się Grzegorz Puda. Naszym gościem jest specjalista od spraw zagranicznych Szymon Szynkowski Welsenk. No, Szymonie, opowiedz, co tam na wschodzie, co na zachodzie. Może lepiej zacznijmy od zachodu. Co na zachodzie? No, ostatnio o zachodzie rozmawiałem na wschodzie, tak paradoksalnie, bo byłem na konferencji w Przemyślu, a więc no, taki zupełny skrajny wschód Polski. I tam rozmawialiśmy o tradycjach parlamentarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. I powiem Ci, że to bardzo ciekawe zestawienia, doświadczenia różnych państw w zakresie tego, jak rozwiązują różne sprawy w swoich parlamentach, debaty. Powiedz, co robiłeś w Przemyślu? Dyskutowałem o tradycjach parlamentaryzmu. Konferencja, tak, z udziałem marszałka Sejmu. Był też pan wicemarszałek Terlecki, był pan profesor Krasnodębski, był Bronisław Wilczstein, Eryk Mistewicz, także naprawdę ciekawy skład gości. No i tam mówiłem o tym, na czym się troszkę lepiej znam, bo tym się zajmuję na co dzień, czyli o Zachodzie. O Zachodzie, dokładnie. Konkretnie porównywałem różne rozwiązania regulaminowe Bundestagu i Sejmu. Być może Cię to zainteresuje. Na przykład, czy wiesz, ilu posłów potrzeba, żeby utworzyć frakcję w Bundestagu, czyli taki odpowiednik naszego klubu? Nie wiem. No tak z ciekawości. Więcej czy mniej niż w polskim Sejmie? Myślę, że więcej. No właśnie, więcej. No, taki parlament też, Bundestag jest większy, bo ma ponad 700 posłów, ale jest to zapisane jako 5% składu Bundestagu, czyli gdyby tą zasadę przełożyć na nasze, to ile by to było? 5% 460. Szybko liczymy. 20 i 5 razy 6, 3, tak? 23 posłów. No, szybko policzyłeś. Czyli PSL nie byłby klubem parlamentarnym. No, przykro nam bardzo. A Nowoczesna ledwo, bo ma chyba 25 czy 6 posłów. Może by się zmieścili, jakby kogoś tam przytulili jeszcze. No, a i druga ciekawostka, to też takie pytanie, zagadeczka kolejna. Ilu pracowników w naszym Sejmie obsługuje wszystkie frakcje? Są tacy pracownicy. Tego Ci nie powiem. Nie strzelam, no. 200. No też myślałem właśnie, że coś tak też bym powiedział. 80 raptem, słuchaj, a w Bundestagu 800. No, ale to jest specyfika krajów zachodnich, że ta infrastruktura taka związana z urzędniczą dostojnością, z tym, że pokazują, jak oni to dobrze wyglądają, jest dosyć mocno rozbudowana. No tak, ale żeby też nie odnieść takiego wrażenia, że tam jest tak wszystko lepiej i na bogato, to z drugiej strony niedawno miało miejsce pierwsze posiedzenie nowo wybranego Bundestagu i wyobraź sobie, że tam trwają gorączkowe debaty, jak jedną z partii, Alternatywy dla Niemiec, nielubianą partię, uznawaną za radykalną, populistyczną, pogonić w parlamencie. No, w polskim Sejmie nawet chyba za samoobronę nie mieliśmy do czynienia z takim ostentacyjnym izolacjonizmem, co? No nie mieliśmy. No, znaczy, były takie przypadki, ale to chyba takie jednostkowe, że w jakiejś sprawie tam kogoś próbowano zdeprawować. Ale czy był na przykład taki przypadek, słuchaj, jak jest w Bundestagu, że specjalnie zmieniano regulamin po to, żeby marszałek senior z AfD nie rozpoczynał obrad? Nie, takich sytuacji nie pamiętam. Albo, że próbowano znaleźć korytarz tak, żeby ci posłowie nie byli kojarzeni z innymi, gdzieś tam ciemny korytarz w budynku Bundestagu, żeby tam zainstalować tą frakcję. To chyba mało demokratyczne, co? W ogóle nie demokratyczne, ale byliby tak tacy chyba nawet posłowie, którym by się takie rozwiązania podobały. W różnych sprawach, rzeczywiście po tej mojej analizie, powiem Ci, można stwierdzić, że Sejm jest bardziej demokratycznym forum debaty, dyskusji niż Bundestag. Jedno, co powiem szczerze, troszkę uważam, że jest warte rozważenia, czy u nas nie zaszczepić w Sejmie, to zakaz czytania z kartki przemówień. Jest taki zakaz w Bundestagu, tak? I jeżeli ktoś czyta z kartki przemówienie, to może mu przewodniczący obrad odebrać głos. Czy warto coś takiego wprowadzić w polskim Sejmie? To też pozostawiamy do oceny Państwu. Liczymy na Państwa komentarze, lajki i serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękujemy. Postscriptum. Powiemy w postscriptum, że okienko z parlamentu obsługuje dzisiaj całe grono osób. Patrzymy, ile to jest. No i liczymy. Raz. No i koniec. Dzisiaj jest z nami tylko jeden realizator i tym bardziej serdecznie mu dziękujemy za obecność. Dzięki serdeczne, Marcinie. Dzięki Tobie. Mogliśmy dzisiaj nakręcić ten odcinek. Postscriptum 2. Marcin, któremu dziękowaliśmy za dzisiejszą realizację Okienka z Parlamentu, to nie jest pan poseł Marcin Horała. Dziękujemy. Dziękujemy.